Uzi. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaka to przerażona gniewa. Pchamy muszle. Nie ma tu nic, ale w każdym razie pchamy muszle. Dobra, pchamy i guzik akcji, żeby wejść po drabinie, albo na drabinie. Skrzynka i jeden czepiec, to jest... Tak, Luka też ma względnie małą obronę, więc zbiega w blokadzie. No i... Wymienię postacie, zobaczycie dlaczego. I jesteśmy na szczycie szczytu śmierci. Czy też na... Więc to jest wierzchołek szczytu śmierci. Śmierci. Marlu. Wy, którzy boicie się nocy i przeciwstawiacie się ciemności, dajcie nam swoją siłę! Sever! Wisiorek reaguje! Tak, teraz czas na to, żeby Chrono Trigger się przebudził i wykluł. Wykluł i... Zobaczmy wschód słońca, może to symbol nowej nadziei? Co? Nie! Rozpadło się! Nie! Nie, ale przecież... Tak daleko zaszliśmy. Nie smućcie się. Byliśmy naiwni, sądząc, że możemy go uratować. Niestety. Proszę, odpowiedz, nie zostawiaj mnie. Nadzieja matką głupich. Sever! W dodatku jeszcze zachodzi słońce. Gorzej być nie może. Że co? To jest moment, w którym... Czas został zatrzymany. Sever! Chrono Trigger, jajo czasu guru. Wróciliśmy, cofnęliśmy się do tego momentu. Tak! Luka Szala, Królowa Zeal, Magus i Sever. Wymienię klona Severa. No, świetny pomysł. Sever? To Sever? Sever, ty żyjesz! Pośpieszmy się. Co za ulga, żyjesz, Sever. Tak, przywróciliśmy Severa do życia. Spójrzcie. Oto Sever wraca. Od śmierci. Sever, witaj z powrotem. Tak się cieszę, że wróciłeś, Sever. Ja też, bardzo. Uff. O, stary. My wiedzieliśmy, że ten dzień nadejdzie. Od, nie wiem, jakiejś godziny. Ale cóż. Już nigdy, nigdy więcej tego nie rób. No właśnie. O kurczę. Kiedyś mi nie było, zdarzyło się tyle rzeczy. Najpierw, a potem i wtedy. Ale Sever. Ty mnie słuchasz, mam ci cel do powiedzenia. No. Na przykład to, że Magus powrócił, że... Czego chcesz? I znowu ta moja jedna z najbardziej ulubionych muzyk na wszechświecie. Tak, weźmy Severa, naszego małomównego bohatera. Za, oczywiście, czas na powrót naszego super silnego duetu. Naszej trójki. O, widzę, że udało wam się. O nie, nie, jejkujcie. Ja tylko wskazałem wam właściwą drogę. Jeśli naprawdę chcecie mi się oddzięczyć, weźcie mnie ze sobą.
Aha, skrzydła czasu przeniesione po was. Zdaje się, że posiadają własną duszę. Chcecie walczyć z Lavosem, prawda? Jest wiele sposobów na dotarcie do niego. Chcecie skorzystać z tego wiadra, lub przynieść skrzydło czasu do dnia Lavosa. Albo udać się na przykład czarnego omenu wiszącego w przestworzach, mając coś wspólnego z Lavosem. To wy zdecydujecie, kiedy i jak zatykujecie Lavosa. Musicie zdać sobie jednak sobie, że tylko wy możecie go pokonać. Przygotowałem na ziemi parę przygód i spotkań, które pomogą wam w treningu. W średniowieczu pewna kobieta pragnie ze szczególną synem uratować las. Z łódźki jeszcze ze średniowiecza Ozji ma gdzieś swoją kryjówkę. Pewna misja czeka was w przyszłości tam, gdzie rodziła się mechanika. Istnieje też tajemnicze kamień, który na przestrzeni wieków nie traci swego blasku. Zjawa dumnego rycerza pokonana przez magusa w średniowieczu służy też w teraźniejszości. W średniowieczu jest przedmiot, który skrzy się niczym tęcza. Bliski któregoś z was potrzebuje pomocy. Znajdźcie tę osobę. Szybko! Pomagając w najmniejszej istocie na ziemi, zyskujecie nowe doświadczenie i siłę. Jeśli nie wykorzystacie swojego potencjału, nigdy nie wygracie. Przykro mi, ale wolno mi jedynie obserwować wasze poczynania z tego miejsca. I czas na niesamowicie wiele subquestów, które pomogą nam wygrać. Załatwili cię, bo jesteś słaby. Kretyni, oni jeszcze żyją? Ozzy miał kryjówkę podobną do mojego zamku. Zacznijmy pierwszy quest, który będzie także związany z ostatecznym ekwipunkiem dla magusa. Tak, tak, wiem. Weźmy więc magusa. I idziemy. Epoch, no tak. Wsiadam do Epocha. Tak. I idziemy wykonać quest związany z Ozim w średniowieczu. Który, jak mówiłem, już zwiąże się ze zdobyciem ostatecznego ekwipunku dla magusa. Naprawdę. Więc będzie to część mojego, no, wyzwania, które sobie postawiłem, wyzwania endgame'owego. Inaczej mówiąc, nie będę kończył gry, dopóki nie zrobię mniej więcej wszystkiego, co można w tej grze zrobić. Czyli inaczej mówiąc, kłania się nowa gra plus, różne inne fajne wyzwania. Naprawdę, bardzo dużo można zrobić, że level podbić to maksimum. Zdobyć najlepsze ekwipunek dla każdej postaci, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie to możliwe. A, tam po prawej jest wyspa, ten okrąg podobny do tego, tutaj. Jak widzicie, zamek magusa zniknął z powierzchni ziemi, a tu jest fort Ozziego. Zobaczmy, co tu jest. Czy tu coś jest? Czy tu da się wejść? Nie. W ogóle, co to jest? I lądujemy i idziemy do fortu Ozziego. Chodźcie, to dom wielkiego Ozziego. Co to? Ach, to przecież wielki magus. Nieźle się urządziłeś, Ozzi. To za bezczelność opuściłeś swoich przyjaciół mistyków, aby służyć ludziom. Zdrajca. Już nie jesteś naszym królem. Tak, tak, tak. Czego nas opuściłeś? Dobra. I idziemy w pościg za Ozim. Tak. O kurczę. Zanim to zrobimy, zobaczcie mi ten momencik, w którym przejdę sobie na koniec czasu, aby odnowić sobie, że zdrowie manę, bo tego nie robiłem. Wysiadamy. I korzystajmy z tego czegoś. Są na HP MP i lecimy z powrotem do fortu Ozziego. No co naprzód? Jeszcze raz do... naprzód. Czy tu jest... O, tu też będzie ciekawie.
teraz po prawej od Omenu. Tutaj, Fortoziego. Idziemy do Fortoziego. Nie będzie znowu tej scenki. Idziemy na pochybel Oziemu i... Wy cholerni, najgorsi z najgorszych nieuraczników! Och, jeszcze będziecie błagali o litość. Flea! O, witaj, czarnoksiężniczko. Wołałeś mnie? O, czy to nie Sir Magus? Skąd się tu wziąłeś? Zdraj zasługują na nauczkę. Och, wielki Ozwi, odsuń się i pozwól mi zająć tą bandą kretynów. Liczę na ciebie, Flea. Ta. I powitajcie, Flea.